jest to powrót nasz do wystaw z Robertem Kuśmirowskim. 10 lat temu w tej samym budynku, dwa piętra wyżej, zaczęliśmy galerię wystawą Datamatic, stworzoną przez Roberta Kuśmirowskiego. Teraz po 10 latach Robert odszukuje historię dokładnie tego miejsca, w którym się znajdujemy. Znalazł w Getim w kolekcji fantastyczne foto, fantastyczne zdjęcie z przestrzenią jakby tą, zrobione na początku lat 30., gdzie dokładnie, gdzie my tutaj jesteśmy, było biuro, pierwsze biuro Lufthansa. Przylepiono etykietę, że ja się zajmuję tylko i wyłącznie historią. Nieprawda, ja się zajmuję również przyszłością i tylko na bazie kontrastów jesteśmy w stanie polemizować z teraźniejszością.